Cześć, to Tomasz Pieńko i Dawid Kurwinowski. Zapraszamy Was na kolejny odcinek Miedziowego Quizu. Panowie, pierwsza konkurencja, tak czy nie? Luis Mata wykonuje średnio na mecz więcej sprintów od Kamila Grosickiego. Średnio na mecz. Ostatnio widziałem statystykę. Ostatnio dużo, tak, nie? No, bardzo dużo. 20 chyba miał na mecz no. Nawet. Ja bym dobrze tak. Tak. Ja też mówię, że tak, no, to tak. Tak. Bardzo dobra odpowiedź, punkcik wędruje na wasze konto. Jest. Panowie, drugie pytanie. 27. W kadrze Zagłębia dwóch najbardziej utytułowanych zawodników ma na swoim koncie po 6 trofeów. Są nimi Marko Poletanowicz i Jasmin Buric. Jasiu. Dwa razy mistrzostwo. No. Z Lechem. Super. Pytanie, puchar. Czy ktoś ma jeszcze więcej na przykład? Może mieć. Myślę, że nie. Bochy. A Bochy? W Mariborze jak był? Po 6, tak? Po 6. I czy mają najwięcej, to jest pytanie. To jeszcze. Popatrz, zdaje, czy ktoś jeszcze ma. Wdówka. Wdówka może. Ile ma? Puchar Polski dwa razy. Mistrzostwo Polski. Mistrzostwo. Super puchar ma na pewno. Może no, dwa razy może mieć super puchar. No to i tak o 6 nie będzie. Ja bym... Bardziej Bochy mnie zastanawia, czy ty Mariborze, bo on długo tam był. No ale też mógł wygrać jeszcze u siebie jakiś ten. Ja bym dał, że nie ogólnie. Tak, też mi się tak. Tak nie, tak nie. A bo wiesz, wcześniej było tak chyba w odcinku, nie? Że bo tak nie. Dobra, dajmy nie. Dajemy nie, no. No nie. Nie. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Drugi punkcik na waszym koncie, a tak już poza konkursem, to kogo byście typowali? Zamiast... Kogo zamiast kogo? Ja myślę, że Bochy. Zamiast? Marko. Bochy zamiast Marko. No. No nie. Po 6 tów na koncie mają Marko i Mateusz Wdowiak. Wdówka ma 6. Co wdówka? Sergiej Buletsa brał udział przy 25% zdobytych goli miedziowych w obecnym sezonie. Pewnie tak. Pewnie, wydaje mi się, że tak, bo inaczej by nie było tego pytania. Cztery asysty. Dobra, i teraz bramek ile? Mamy ile goli po prostu? Ty masz... Ja nie wiem. A ile masz goli? Ja mam 3. 3. I czy... 16, no, mi się wydaje, że będzie, że nie. Mi się też wydaje, że nie. Możesz powtórzyć pytanie? Chociaż nie, bo jeszcze bramka. Sergiej Buletsa brał udział przy 25% zdobytych goli miedziowych w obecnym sezonie. Mi się wydaje, że tak. Mamy jeszcze bramki i asysty. Przecież on ma 4 asysty. No, i 2 bramki chyba. Nie ma bramki żadnej, bracie. 4 asysty. Nie ma żadnej? On nie ma. 4 asysty. Ja bym dał, że nie. No to nie. Nie. Razie, zaufam ci. Niestety tak. Sergiej Buletsa ma 4 asysty i 1 bramkę z Górnikiem Zawsze. Michał Nalepa ma w swoim CV więcej klubów od Bartosza Kopacza. Dobra, tak. Kopi. Nie, kopi. Lepiej w kopi. Lechia, Zagłębie. I on jeszcze w pierwszej lidze był, nie? Zabrze. A wychowankiem czego jest? Nie Ruchu Radziąków? Chyba tak, był tam, no. To 4? 4. No ale ma Zagłębia, Lechia, Ferencvaros. Coś jeszcze? Co nie, no. No to... A powtórz pytanie, żebyśmy się... Michał Nalepa ma więcej klubów od Bartosza. No to nie. Nie. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Także trzeci punkt na waszym koncie. Ostatnie pytanie w tej kategorii. Waldemar Fornalik jest starszy od swojego brata Tomasza o 10 lat. O, jakie ciężkie. 10 lat, no to nie wiem. To jest zgadowanie. Ja bym dał, że tak. Było 3 razy nie, 1 raz tak. Może damy tak. Damy tak, nie? Tak. Tak. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Już możemy? Tak. No to Maczek, myślę. No, nie myślisz, tylko na pewno. No. Tomek Makowski. Tomek Makowski, punkt na waszym koncie. Tu jest teraz...
Były zawodnik. To się zaczyna. O ja. No ty nie masz szansy, że będziesz. No ja nie wiem. 2,18, 19, nie, nie, to się liczy tylko. Ja bym dał Dawid Abbo. Ty nie będziesz wiedział. No, Dawid Abbo. Bardzo dobra odpowiedź. Brawo, Tomek. Pierwszym tym. To. Następny. Z Ekstraklasy teraz, tak? Tak. Może jest, Grek jakiś. Jest w Piaście. No, jakiś Grek w Piaście? Jest? 2021? Katraniec jest chyba Grekiem, ale nie wiem, czy dobrze mówię. Wiesz, który to? Tak. Oddajmy jego. Bo no, ale nie to wiesz, jest wypożyczeniem później do Grecji znowu, no to... No to Katraniec. Katraniec, trzeci punkcik w tej konkurencji. Zawodnik West Hamu. O ja. Ty. Mi się kojarzy Bili za 30 milionów. Mi się kojarzy Bednarek ogólnie trochę. Southampton, Aston Villa. Ale nie West. No, ale gdzie? Burnley, Bournemouth, nie, Dorchester nie. W 2010 roku. A Bołędzie gra? W West Hamie? Nie wiem. To będzie ciężkie. Ja nie wiem. Szczerze, możesz strzelić kogo chcesz. Dajemy tego Bołę na co? Ale ja nie wiem, czy Bowen gra w West Hamie obecnie. Co za różnica. Dobra, Bowen niech będzie. Niestety, panowie, błędna odpowiedź. Chodziło o danego Ingsa. Były lub obecny zawodnik KGHM Zagłębia Lubin na 6 liter. Na 6 liter. Okej. Okay. Trzeba było takich literek używać, żeby... Nie, popatrzmy obecny. Z obecnych. Z tych najpierw z młodych popatrzmy. Kuda ma kłódka. No wpisz najpierw kłódka. Dawaj, pisz. Ja czy ty? No wpisz. Uj, masz na dole. Nie. Tu masz. Nie znaleziono słowa. No. Nie może być. Dobra, lecimy pozycjami, czy nie? No dawaj. By, u, ry, i... Nie. Na pewno nie. My, a, ty, y, s, też nie. Pojechał, też nie. Ty, też nie na pewno. By, s. Tak. Kutka nie. Grzybo nie. Dziedzic show me. No jak? Judis po polsku? No. Jakbyś też pisał? Kłódka nie, grzybo nie. Też nie. No ogólnie to tylko ja jestem. Chyba jeszcze. A nie wiem czy swoje. No spróbuj. Ale to... Spróbuj jakieś słowo po prostu wpiszemy i... Gratulacje, 6 punktów wędruje na wasze konto. Chłopie, widzisz? Na myślenie. Wszystkich wymieniliśmy. Skład, który dla was przygotowaliśmy, to mecz Polska-Hiszpania, Mistrzostwa Europy, rozgrywane w 2021 roku. Hiszpanii. Tam grał Puchacz, Moder i Uziak chyba. No skąd ty to wiesz? To jest środkowy mecz chyba. Ty, jaki mówiłeś wynik? Czy nie mówiłem wyniku. 1-1 się skończył. No, tam był remis. I tam lewy. Puchacz, lewy musiał strzelić bramkę. Puchacz, Józiak i Moder na pewno byli. Ale dobra, oni na wahadłach? Lewy? No nie, lewy musi. No to lewego damy jako pierwszego. No. Pierwszy punkt. Okej. Okay. Dajemy Puchacza, Modera i Józiaka? Nie, może najpierw jednego strzelmy. No. Którego najbardziej? Ja będę może Młodzia Moder, no. Moder. Drugi punkt. Juźwiak?
No jak, on, jak Mociu grał jeszcze przed kontuzją, no to w takim razie no to może. Juziu i ten. Juziu najpierw. Juziu. Trzeci punkt. No i puszka. I puchacz. Czwarty. Dobra, czyli tu puszka wygrał, czy tu? W których pozycji nam brakuje? No na razie wymieniliście Lewandowskiego, lewe, prawe wahadło i środek pola. Czyli lewe, prawe wahadło i środek pola. Myślę, że Glik, Bednarek. Bramka, Fabian, czy ten jeszcze. Ja myślę, że Szczęsny. Szczęsny już był. To Szczęsny. No, Szczęsny. 5. Glik dajemy? Dałbym Glika też. Glik. 6. Bednarek? Bednarek mi się też wydaje, że był już wtedy. Na pewno był. Znaczy, no, że grał wtedy. Pazdy jeszcze mógł grać? Nie. Może Zielu teraz, czy Krawowiec. Nie, dajmy Bednarka, mi się wydaje. Ale jeszcze mamy tu dwa skrzydła ogólnie. No dobra, to zaraz. To Bednarek? Bednarek. 3, 4, 5, 6, 7 mamy, tak? Mhm. Raz, 4. Dwa skrzydła? Czy bramka? No nie, bramkarza mamy. Mamy. Jeszcze jeden obrońca nam brakuje, dwa skrzydła. To zostawmy na razie i środkowy. Jeden środkowy. Tak. No to spróbujemy najpierw środkowego, no Zielu ale albo nie wiem, ale możemy powiedzieć, że na przykład równie dobrze Zielu mógł tu grać, co nie? Może, tylko nazwisko mówimy, tak? Tylko nazwisko. No to Zielu. Zieliński. 8. No i jakich pozycji nam brakuje? Brakuje wam jeszcze jednego bocznego, środkowego obrońcy i środkowego pomocnika. Okej. Okay. Czyli tak o. No, czyli Krychowiak. Tak, Krychowiak. Krychowiak. Błąd? Mówię. Góralski? Jeszcze nie odpowiadam. Co myślisz? Ja bym zostawił. Myślał, kto jeszcze może być na obronie. A tu? Tu tak najbardziej. Nie wiem, ja bym powiedział Grosik. To Grosicki. Grosik albo Frankowski. Grosicki. No czekaj. Grosik albo Frankowski. To Grosik? Dajmy Grosika. No, Grosik. Błąd? Ja bym postawił, że środek ogólnie Góralski grał. Tak mi się coś wydaje. Mamy ostatnią szansę ogólnie, żeby kogoś zgadnąć. Co, Góralski? A Szyman jeszcze? Szymański? Ty, Seba? Szymański. Tu mógłby być. Ale nie. Tu by było prędzej. Dobra, nie, ja bym dał Górala ogólnie. No, to Góralski. Niestety panowie, trzeci błąd, który eliminuje was na konkurencji, także 8 punktów. Zabrakło wam Bartka Bereszyńskiego, no. Mateusza Klicha, no, i Karola Świderskiego. No ja. Dalek. 3, 2, 1, go. Stamilec Zagłębie Kruczek. Tak. Próg. No, to mogę wpisywać coś? To jest dla waszego ułatwienia, nie, możecie kruczek. Tylko podawać. Jaga, Zagłębie, Marko. 100% był. No. Lechia, to... Zagłębie, Kopi. Albo nawet Kopi, dajmy Kopi. No. Dobra, tak. Stal, Pogoń? Pogoń, Lechia, Bartkowski, Kuba. Jakub, Kuba. Czyli tu mamy wszystkie? Tak, tak, tu mamy też. I na tu. Pewno. Aha. A Jagiellonia, Pogoń? O, tu wiem, tu ten przeszedł, Hansen, to na pewno, teraz przeszedł tak? Do Jagiellonii. Tu no Hansen. Dajemy, czyli, a, no. Tu Hansen, czyli tu mamy. To, czyli jeszcze Pogoń. To może być, to musi być w Ekstraklasie, czy nie? Po prostu, czy grał w tym? Nie, w klubach. Okej, okay. Zjawiński, Łukasz, Lechia Widzew. No to teraz to, tak? Tylko nam zostało. Nie, zostało Stalmielec Widzew i Pogoń te dwa. Ja bym dodał Zjawę też jeszcze raz. Dawaj. Zjawa. To mogę dopowiedzieć, czy nie? Możesz, powiedziałeś jeszcze przed. Zjawa, Stalmielec, Widzew, tak dobrze wydaje. I tu mamy koniec. Panowie, 28 punktów na waszym koncie po 5 konkurencjach. Do lidera zabrakło naprawdę niewiele, ale myślę, że możecie być zadowoleni ze swojego występu. No nie było źle, myśleliśmy, że będzie gorzej trochę, ale jesteśmy zadowoleni, nie? Myślę, że tak, jak na to, co pokazał Dąbek z Mroziem. No. Punkt za liderem jest dobrze. Dziękujemy bardzo.
zapraszamy na kolejny odcinek Midori Quizu. A kto to mówi? Ty możesz mówić. Ty powiesz. Nie, czy potrzebuj. Ty mówisz, że nie. Co potrzebuj.